Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi odcinek z gry Cafe Panic. Tak moi drodzy, znowu będziemy przygotowywać dla naszych klientów przepyszne koktajle, kawusie i oczywiście mniam naleśniczki. O tak, będziemy smażyć naleśniczki przepyszne. No to play. I co? Och, ładuje się gierraska, proszę bardzo. Mniam, 7 levelas. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, moi kochani, ulepszyłam sobie szybkość pracowania naszych maszyn do robienia kawusi, koktajlów i oczywiście nasza maszyna do robienia naleśniczków też teraz powinna szybciej działać. O, właśnie tak. Dzień dobry, już zbieram zamówienia. O, naprawdę teraz szybciej działają. Patrzcie, jak szybko się kawusia robi. Jednak to był dobry wybór. O, zdecydowanie tak. Proszę bardzo. O, naleśniczek wzięłam. O nie, znowu nie działa. Wstrętny router. No tak. Jak w ten sposób go naprawiamy, to znaczy pięścią, to wcale się nie dziwię. O, jest naleśniczek, proszę bardzo. Ależ oczywiście, wszystko będzie w swoim czasie. Proszę się nie przejmować, jest koktajlik dla pani. Ależ oczywiście, mniam mniam. Jakież to wszystko mniamuśne. Chociaż przydałaby się jakaś nowość w postaci czegoś nowego do jedzonka albo do picia. O, jest kawa, proszę. Tak jakoś się zagapiłam. I naleśniczek jest, ależ oczywiście. O, jak o wszystkim tutaj trzeba myśleć. No, właściciel to się nie popisał z tym routerem. Powinien sobie tutaj zamówić kogoś do tego routera, żeby go naprawił w końcu. A tak to mi się tutaj klienci cały czas denerwują i prawdopodobnie wyżywają na naszej bohaterce, bo to tak zazwyczaj bywa. Na kimś trzeba wyładować złość, nieprawdaż? Och, i niestety to pewnie jest nasza bohaterka. Ojej, biedactwo. Och, ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Będę was odsyłać do mojego szefa. O, jakby co, hehehe. Niech on sobie z wami pogada na temat niedziałającego internetu. O nie, znowu nie działa. Co za gruchot. Trzeba go wymienić na nowy. O, zaraz wszystko będzie. Zaraz, o nie, pan zezłościł się. Bardzo groźnie pomachał nam ręką i zaszył się pod ziemią. Działaj, działaj. Tyle spraw tutaj mam do ogarnięcia. Ojej, patrzcie, nie działa. No cóż, taka sama metoda naprawiania jak w przypadku routerka. Zaraz wszystko będzie, nie ma się czym przejmować. O kurczę, naprawdę teraz jest ciężko. O, ależ oczywiście kawusia i koktajlik. Tylko przepraszam bardzo, najpierw muszę doprowadzić maszynę do stanu używalności właśnie w ten sposób pięścią. Ojej, jest koktajlik. Zaraz będzie kawusia. Nie przejmuj się, panie kolego. Zaraz będzie wszystko przepyszne i świeżutkie. Ależ oczywiście, proszę bardzo. I co? Jest! Załatwione. Oj, chyba nie będziemy mieć kryształka. Ojej, jaka szkoda. Teraz są dwa aż. Och, to powinnam się bardziej postarać. No cóż, trudno. Och, cóż sobie tutaj ulepszymy. Czy dużo pieniążków to kosztuje? Nie tak dużo. O, teraz robi dwie kawy. A ten blender? O, dwa blendery. O, dwa palniczki. Wi-Fi lepsze, ale ile kosztuje, moi drodzy? O, jeju, jeju. Dobra, na razie poczekamy jeszcze z tym upgrade'em. Patrzcie, dostaniemy jakiś prezent. No już nie mogę się doczekać, co tym razem dostaniemy w prezencie. O! Ekstra toster! Jak fajnie, będziemy robić grzanki! Czy lubicie grzanki, moi drodzy? Grzanki są przepyszne, mniam! Dzień dobry! No bo jakoś tak strasznie pusto na tych ladach, jest zdecydowanie tak. O! Ale ja to jakoś tak dziwnie chodzę i włączam te sprzęty. O, dzień dobry! O, teraz dopiero zauważyłam, moi drodzy, że mamy ilość klientów, którzy do nas przyjdą tego dnia. O, kolejni klienci. Ojej. Co też tutaj pan chce? Grzaneczki. Ależ oczywiście, proszę bardzo. O, dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy. Nie bójcie się naszego jedzonka. Jest naprawdę świeżutkie. Tuż przed spożyciem przygotowane, jak widać. Miam, 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 miam. Ktoś by mi się tutaj do pomocy przydał. O, jeszcze jedno zamówionko. Ojej, znowu nie działa. Działaj, kolego. O, super. I kawusia dla pani. Ależ oczywiście, proszę bardzo. O, i pieniążek. Zbieramy kolejne zamówienia. Naleśniczki. Te dwa palniki zdecydowanie by nam się przydały. O, super koktajl dla pani.
Najgorsze są te podwójne zamówienia. Niestety, moi drodzy. Ale ktoś by się tym przejmował, no jakoś trzeba z tym żyć, taka praca. Taka praca się opłaca. W końcu musimy wykarmić nasze kociaki. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. O, grzaneczki, proszę. Kawusia. Ależ oczywiście. O nie, znowu nie działa ten gruchot wstrętny. O, jej. Zaraz go naprawię. Chlas, działaj. O, teraz już 3 razy musiałam niestety kliknąć w niego, żeby się naprawił. O. Zaraz wszystko powłączam. O, zdecydowanie tak. Kurczę, powinna mieć jakiś system chodzenia tą postacią. Och, mogłaby też nieco szybciej chodzić, ale no cóż. O nie, znowu nie działa. Chlas. Z tego co wiem, to najpierw musimy sobie ulepszyć to i owo, żeby nasza postać szybciej chodziła. Och, było coś takiego w poprzednich wersjach tej gry, że nasza bohaterka piła kawę. Z tego co dobrze pamiętam. A teraz co, tak praca bez kawusi? Ależ oczywiście, proszę. Proszę bardzo. O nie, znowu nie działa. Klient sobie poszedł przez to, że nie działa u nas internet. I naleśniczki, i znowu grzaneczki, ależ proszę. Zaraz wszystko będzie. O, dla pani. Oczywiście, proszę bardzo. O. Ktoś jeszcze? Aha, jeszcze tutaj koktajl i oczywiście grzaneczki przepyszne. Naprawiamy nasz sprzęcik. Jeszcze jeden klient? A nie! Super, complete! Świetnie! Jak nam poszło tym razem? 1 gwiazdka? 3 gwiazdki, moi drodzy! Ekstra! No, fanfary! Ojej! I 2 klejnociki! To się opłaca! Ciężka praca się opłaca! Coś możemy sobie ulepszyć? O, możemy szybkość poruszania się, ale ja chcę szybkość gotowania. To jest chyba najbardziej opłacalne, co może być. Więc jeszcze poczekam. I 9! Proszę bardzo. Gotowi do startu? Start! 18 klientów. O, naprawdę będzie gorąco. Proszę bardzo. Powłączamy sobie wszystkie maszyny. Ależ oczywiście. Jest pani, która sobie pracuje przy interneciku. Jest kawusia, ależ oczywiście, proszę bardzo. O, jest koktajlik. Zaraz wszystko będzie, ależ będzie. Po kolei, o. Zbieramy zamówionko. Grzanki niech już w międzyczasie się przygotowują. O, są naleśniczki dla pana. Ależ proszę, oczywiście. I grzanki. Zaraz wszystko będzie. Jest następna klientka. O, dzień dobry. Co też państwo sobie życzą? Naleśniczki. Zaraz wszystko będzie. O, kawusia dla pani. Tylko kawa. Nie jest pani głodna. Może naleśniczka? Bardzo polecam. Mamy przepyszne, świeże naleśniczki robione na miejscu. Nie jakieś mrożone. O, kawusia, ależ przepraszam. Nie zauważyłam, że jeszcze się nie zrobiła. I tak z pustymi rękoma do pani podchodzę. No cóż, trudno. Och, jeszcze sporo klientów. 11. Ojej. Robią się tłoczki. Nie to. Och, na szczęście tutaj pan chce grzanki. Chlas, działaj. Zaraz wszystko będzie zrobione. Nie ma czym się przejmować. O, są i naleśniczki dla pana. Tak, koktajl z naleśniczkami, jaka pyszna cukrowa dieta. Mniam. O, wszystko takie słodziutkie, takie pyszniutkie. Mniam, pyszotka. O tak, o nie, znowu nie działa. I znowu nie zwróciłam na to uwagi. Ale tutaj mam zajęć. Ten nasz właściciel mógłby łaskawie kogoś zatrudnić dla nas do pomocy, bo ja już tutaj naprawdę nie wyrabiam z tym wszystkim. O tak, proszę bardzo. Znowu nie działa, chlas. Działaj. O, zaraz wszystko powłączamy. Są naleśniczki, ależ proszę bardzo, niech pani się poczęstuje. Ale pyszotka i jest kawusia. I naleśniczki włączamy, oczywiście. O nie, znowu nie działa, chlas. Już wszystko w porządku. O, i mamy grzaneczki. Ależ oczywiście, proszę bardzo. Och, naprawdę tutaj trzeba się uwijać jak w ukropie. O, naleśniki. Ależ oczywiście, proszę, są. Pyszota, naprawdę polecam. Specjalność naszej firmy, kawka i naleśniczki. O, ale grzanki też mamy pyszne, nie ma co. Jest i kawa dla pana, i naleśniczki zaraz będą. O, ostatnich 2 klientów, ostatni 1 klient.
O, może grzaneczka gratis? No już nie będzie więcej klientów. O, i pieniążek. Jupi, zaliczone, zaliczone, tak się bardzo starałam. Jest, moi drodzy. Zasłużyliśmy, naprawdę, na to wszystko. Patrzcie, ile pieniążków. O, wow, też się bardzo cieszę. No, wykupimy sobie zaraz, wykupimy sobie zaraz. Co by sobie wykupić? Szybkość gotowania. O, moi drodzy. Pewnie, że tak. I idziemy sobie do 10 levelika bonusowego, zdaje się. Play! I co? Czekamy, czekamy. Jak to? Bonusowy? Ojej! Ojej, ja chyba wiem, na czym to ma polegać. Och, na przyspieszonym chodzeniu i dostarczaniu tych pyszności naszym klientom. O nie, już kolejni są. To jest gra na czas, mamy 4 minuty. Ojej, 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 jakie to stresujące zajęcie. Ojej, 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 szybko, 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 jest koktajlik dla pani, tutaj jest okawusia, jest tutaj dla pana i wszystko szybko. Musimy, czy nam się uda, czy nam się uda. Miejmy nadzieję, że tak, ona chce grzanki. Ojej, jak wyrastają, jak spod ziemi, naprawdę, jak grzyby po deszczu. Naleśniczek, ale tutaj nikt nie chce naleśniczka. No cóż, trudno, poczekamy, aż ktoś będzie chciał naleśnika. O, i jest ktoś dalej? Jest kawusia, proszę bardzo, dla pana. O, proszę bardzo, od razu, tak z buta, mamy naleśniki w ręce. Poprzedni klient jakoś nie chciał za bardzo. Cóż, poradzimy na to. O, już są, patrzcie jak szybko, jak fajnie. No, mamy kolejnego klienta z głowy, świetnie. O, do widzenia, do widzenia. I są. Patrzcie, zepsuło się, nie, ma to działać. O, naleśniki. Och, jednak mniej stresującym levelem bonusowym była ta kropleczka naszej przepysznej kawusi. Ale cóż, o, już od razu, tak szybko? Ekstra. No, włączamy, włączamy. Szybko, wszystko po kolei. O, mamy jeszcze tylko 2,5 minutki. Świetnie, następne. Zbieramy zamówionka na kawusie. O, są i grzaneczki, są i naleśniczki. Ależ proszę bardzo. Proszę się nie krępować, smacznego. Smacznego kolego. I zbieramy kolejne zamówienia. Och, naprawdę tutaj jest szybko wszystko. Och, co teraz, gubię się, chyba jest coraz szybciej i szybciej. Jeszcze 6 klientów, czy nam się uda? Och, musimy, musimy dać radę. Ojej, naleśniczki, ależ proszę bardzo. Zaraz wszystko będzie, ależ oczywiście, proszę bardzo. I tutaj, o, jest zamówienie kolejne. O, mniam, 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 mniam. Damy radę, damy radę, musimy dać radę. Koleżanko, musisz wykarmić jakoś te swoje koty. O. I co? Jest, zaliczony. I co, udało się? O. Jest, super. Brawo. Coraz więcej kasiury teraz zarabiamy. I klejnocików. Następny dzionasek. O, patrzcie, w co by sobie zainwestować, moi drodzy? Może teraz w szybkość chodzenia. O, zdecydowanie tak. Brawo, jej. Moi drodzy, gierka naprawdę fajna. Serdecznie wam ją polecam. A tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!